No to co? No co? No ja jestem gotów. A przepraszam, a która kamera mnie wiezie? Znaczy wiezie. Bierze. Która? Plujka? A rozumiem, dziękuję. Trójka. Elemeledutki. Elemeledutki. Co, już jesteśmy na wizji? Przepraszam bardzo. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie. Oczywiście serdecznie. Przepraszam, oto najświeższe wiadomości. W maju, z kraju. Przepraszam. Wczoraj na pastwisku lotnisku Ogacie, znaczy Okacie, oczywiście Okęcie się wyładował się, znaczy wymordował, wylądował samolot należący do amerykańskich, szwedzkich linii rolniczych. Lotniczych oczywiście, przywożąc na swym pokładzie grupę dylematów, znaczy dyletantów oczywiście, dyplomatów, którzy, bardzo Państwa przepraszam, przepraszam, elemeledutki, jestem dzisiaj troszeczkę taki niedomalowany, niedogotowany, znaczy nie, przepraszam, nie dysponowany. A ja wiem, że dezerter nie znaczy prezenter, o właśnie, dziękuję bardzo. Prezenter się nie może się tak znowu mylić, znaczy kulić, znaczy buli, znaczy, przepraszam, nie może mieć żadnych takich tików ani elemeledutki głupkowatych sadzonek jakiś taki, powiedzonek i w ogóle on musi mówić jasno, zwięźle, obiektywnie, elemeledutki. Mam nadzieję, że mi to Państwo wydaczą. Oczywiście wyznaczą. Elemeledutki wybaczą. Wracamy do wiadomości. Wczoraj Rzeszów. Wczoraj w Szczecinie na strychu jednej z kamienic znaleziono popiersie wuja Janka, który swoją bezzębną szklanką elemeledutki dał wyraz w czerwcu o zmroku cholera, co to jest? Przepraszam bardzo, panie, proszę pan. To mnie ktoś tutaj coś źle mi przemycał, to znaczy przepisał, no. Przepraszam Państwa bardzo, ja sobie to muszę jeszcze napytać. Spokojnie, tekst. Stróż, znaczy już. Wiadomości z nawałnicy, z zagranicy oczywiście. Elemeledutki. Lublin, znaczy Lądek. Londyn chodziło mi. Królowa Anielska, znaczy, Królowa Angielska Elżbieta II albo trzecia to był, nie. Szósta. W najbliższym czasie odwiedzi malarię. Znaczy, przepraszam bardzo. Awarię oczywiście. Holandię, przepraszam. W której zwiedzi Paryż. A w nim słynny makowiec. Grobowiec Farmazona. Przepraszam, bo to oczywiście faraona elemeledutki. Mrówki faraona tępi się tak. Wlać wody do miski. Co to jest? Przecież to jest jakiś kretyński tekst, no panie rewolwerze, no co, reżyserze, no. Przepraszam, no. Ja wiem, no ja mam kłopoty, owszem, ze zdrowiem, bo to jest u mnie idiotyczne, znaczy dziedziczne. Mój wuj leczył się u docenta Lali, elemeledutki, przepraszam, a znowu moja ciocia to wyprowadzała kury na smyczy. Co pan mówi, panie szoferze? Reżyser? Co ja mam nie opowiadać, mam telewidzą o mojej elemeledutki?
Dudki gadzinie, malinie, a rodzinie, a co, a pana wuj to co, to był lepszy, proszę pana? Proszę pana, on mieszkał na czwartym piętrze, a wychodził na szesnaste. No i co, proszę, panie reżyserze, i co, i to było jadalne według pana? Znaczy normalne? Bardzo państwa przepraszam. Bardzo państwa przepraszam za te nasze męty, wstręty, te renty, wtręty, ale jak to mówi stare francuskie, staropolskie prześcieradło, to lepsze wstręty na dachu niż coś tam koniom lżej, coś takiego było. To znaczy, nie wiem, ktoś tam z wozu zdaje się wysiadł, no, nie wiem. To baba to była? Baba? To dobrze, przepraszam. Ja nie będę prowadził takiego idiotycznego nocnika, znaczy dziennika. Przepraszam. Co? Ja mówię jakieś idiotyczne elemele dupki, dudki? Co pan? Ja elemele dudki? No co pan, proszę pana, pan chyba farbuje, no. Niech pan sobie teraz podmucha. Znaczy niech pan sobie porucha. Niech pan posłucha, proszę pana. Pod Szczecinem odkryto sensację. Baba z Poznańskiego stała się dziadkiem z Wrocławskiego. No i widzi pan, jak ja to pięknie powiedziałem? Co pan mówi, że ja mam jakieś... Fikimiki? Jak ja mam znowu tiki? Ja mam tikimiki? Proszę pana, ja owszem, ja w młodości miewałem fikimiki, ale ja byłem u masaża, proszę pana, znaczy u piekarza, u weterynarza i mi to... Wszystko mi wybyczył, proszę pana. Ja już nie mam żadnych tików, proszę pana. Bardzo państwa przepraszamy za tę dywersję. Przepraszam. Ale mój reżyser to jest... proszę państwa, to jest Toyota. To znaczy nie Mota. Znaczy on jest idiota, no normalny. Podaję teraz wiadomości z giełdy. Od sasa do lasa. Dzisiaj na giełdzie Cosa Nostra. Znaczy Kosa. Znaczy Rosa. Dzisiaj na giełdzie Hosanna. Hosa. RKU Wisła wygrała z LPP Wrocław 4-500. A tym samym prasowała się, znaczy plasowała się na 7, 8 i 12 pozycji. A w ogóle to wypadła z parceli. Halo, tutaj jest was oprawca. Siedzę sobie w ławce dębowej, znaczy sejmowej. Skąd roztacza się doskonały widok na puste trawy ławy. No cóż, widocznie posłowie warują, znaczy chorują. Poseł ma bardzo ciężką pracę. I jak się nie prześpi, to sobie nie wyczyści. To znaczy, to sobie nie wymyśli. No, od sasa do lasa, przepraszam. Nie wiem co dalej, bo tu jest zamazane. Kto mi to tutaj pomazał? Przepraszam. Nastąpił spadek urodzin kur. Do Koszalina przyleciał... Przyleciał rój much. Sosnowca, który swym brzęczeniem skołował radnych... Którzy dostali szału i zamknęli muchy na 24 godziny. Kociny. Od sasa do lasa. Cholera. Przepraszam, nie wiem co dalej, bo tu mam resztę papieru upstrzone. Siata! Prognoza urody. Z zachodu nadciągają muchy. Znaczy kury. Znaczy bzdury. Chmury, które swoim gwizdaniem, bzykaniem, rypaniem one z zachodu... Uwaga, bo... A tu co pan tu ma? Przepraszam bardzo. Muchy nadciągają, proszę pana.
Señoras y señores! O, señoras, señores. Jestem Pedro Caracas Tequila. Przyjechałem z Wenezuela. Otóż my, naród Wenezuela, jak się dowiedzieliśmy o minionym roku Mickiewiczowskim, postanowiliśmy uczcić go też, Mickiewiczowski rok. I będziemy Mickiewiczowski rok też czcili, podobnie jak wasz ten Wajda. Kręcić będziemy telenowele na podstawie tego Pan Tadeusz. Tytuł Don Tadeiro. Czyli ostatnia granda w Leonie. Don Tadeiro. Dobrze tytuł? Dobrze tytuł Don Tadeiro? Si, si, señoras. Grazie, grazie. Scenariusz? Scenariusz. Scenariusz Don Tadeiro. Czekajcie, bo musi się zapiąć. Scenariusz wszystkich odcinków 12 tu jest. Scenariusz Don Tadeiro, czyli ostatnia granda w Leonie. Meksyk, prowincja Leon, rok 1811. Tadeiro i Sofia kochają się bez granic. Niestety wojna między dwoma rodami nie pozwala się im połączyć węzłem wiecznej miłości. Odcinek pierwszy, okrutna miłość. Młody Tadeiro przybywa do hacjendy swojego przybranego ojca, Dona Soplicze. Tutaj widzi u Dona Soplicze piękną Sofię i zakochuje się w niej. Podczas kolacji spotyka ją drugi raz. Nie wiedząc, że to nie ona, tylko jej przybrana matka Tilimenda. Tilimenda, dobrze. Niestety się okazuje, że Tilimenda, którą Tadeiro ma za Sofię, to nie jest jego ciotką. Tadeiro płacze. Odcinek drugi. Tajemnica rodu Choresiów. W domu rodziny Choresio stary sługa Gerwazio opowiada młodemu hrabiemu, jak to starego hrabiego zabił brat przybranego ojca Tadeira. Jacejro Soplicze. Ponieważ hrabia nie chciał dać mu swojej córki za żonę. Młody hrabia przysięga, że się zemści na rodzinie Soplicze. Odcinek 3. Zakręty losu. W pobliskim lesie Don Soplicze, przybrany ojciec Tadeira, w tajemnicy prosi Tilimendę o rękę pięknej Sofii. Dla Tadeira. Tilimenda się sprzeciwia się, ponieważ to ona kocha Tadeira. Tilimenda płacze. Odcinek 4. O kroku śmierci. Rankiem Tadeiro rozumie, że popełnił tragiczną pomyłkę, biorąc Tilimendę za jego przybraną córkę i płacze. Płacze. Don Soplicze urządza polowanie na wielkiego tapira. Tadeiro rusza na polowanie, hrabia Choresio również rusza. Rozjuszony tapir rzuca się na obu. Ratuje im życie ksiądz Pedro Robalo. Ja będę grał Pedro Robalo. Dobry Pedro jesteś? No, Pedro Robalo. Jezuita, który przybywa w ostatniej chwili i płacze. Odcinek 5. Skłócone rodziny. Skłócone. Tilimenda już wie, że kocha zarówno Tadeira, jak i hrabiego kocha też. I płacze. Tadeiro spotyka się z piękną Sofią, wyznaje jej swoją miłość. Sofia płacze.
Na przyjęciu w Haciendzie Don Soplicze i hrabia Horesio wszczynają kłótnie. Wszyscy płaczą. Płaczą przez odcinek 6 Płomienie Gniewu płaczą i odcinek 7 Vendetta też płaczą. Obydwie rodziny przygotowują się do krwawej rozprawy, odcinek 8 Granda. Słodzy hrabiego Horesio podpalają Haciendę Dona Soplicze. Don Soplicze płacze. Telemenda i piękna Sofia również płacze. Tadejro przysięga, że się zemści na rodzinie Horesio. Odcinek 9 Wojna domowa. 9. Przybywa wojsko, aby zakończyć krwawą grandę. Ale dumne rody atakują siły rządowe. Dzielny jezuita Robalo zostaje śmiertelnie ranny. Gubernator prowincji Leonu płacze. A prezydent Meksyku siwieje. Odcinek 10. Partyzantka Jaceiro. Wojsko ucieka. Ksiądz Robalo na łożu śmierci wyznaje, że to on jest bratem przybranego ojca Tadejra i po prawdzie prawdziwym ojcem Tadejra. I zwie się Jaceiro Soplicze. I zabił przed laty starego hrabiego Horesio. Młody hrabia Horesio płacząc przebacza Jaceiremu, który zaraz umiera płacząc. Tadejro postanawia zbiec do partyzantki. Odcinek 11, rok 1812. Wiosną partyzanci obalają siwego prezydenta Meksyku. Tadejro wraca do domu. Ksiądz Robalo, czyli Jaceiro Soplicze, zostaje wyniesiony na ołtarze, a rodziny Soplicze i Horesio godzą się. Tadejro oświadcza się pięknej Sofii, a hrabia Horesio Telemendzie. Odcinek 12. Potęga miłości. Odbywa się wielkie wesele. Tadejro zostaje donem i uwalnia wszystkich niewolników. Niewolnicy płaczą. No bo nie odłożyli żadnej kasy na taką okoliczność. Płaczą, oj, płaczą strasznie. Wszyscy tańczą czacze, opychają się koką i popijają tekilą z solą i śledziem. Telemenda i piękna Sofia płaczą, ze szczęścia płaczą, wszystko dobrze się kończy, wszyscy płaczą. No. I właściwie wszystko by było w porządku, gdyby nie gorzkie dziedzictwo, które zostawił ten klan. Miodowe lata minęły, bo oto córki Tadejra i Sofii, Esmeralda i Maria Izabela zostały zdeprowowane przez Jolandę. Tak, stryjeczną ciotkę Tadejra ze strony jego babki Izaury. I wszystko przez ten żar młodości. No i czy znowu ta historia się dobrze skończy? No nie wiemy. Dowiemy się z kolejnych odcinków. Cóż, no życie jest jak poker. Płacze, wszyscy płacze. Płacze, no. Płaczcie, no. Płacze, wszyscy płacze. Trzynasty odcinek za kulisami. Ciężko być, proszę Państwa, nowatorem. Mój kolega pracował teraz w ekipie, kręcąc film Ogniem i Mieczem. Państwo może widzieliście taki komiks przygodowy. I otóż oni kręcili kolejne ujęcie, tam te kamery wszystkie stoją, te światła poustawiane, dekoracje, przychodzi jakiś miejscowy, pyta go, proszę pana, a co tu kręcą? On mówi, ogniem i mieczem. Nie, widziałem. Także, proszę państwa, ciężko być oryginalnym, naprawdę. Mysz, która zjadła kawałek tej taśmy filmowej, powiedziała do drugiej myszy, że książka była lepsza. Takie są mysze. Nie znam się na myszach, no, ale to jest po prostu ich zdanie. Proszę państwa, Benjamin Franklin, wynalazca ze Stanów Zjednoczonych zresztą, jak wynalazł piorunochron i wszedł go na dach zainstalować i zobaczył, że na sąsiednim domu już stoi piorunochron, to dosłownie szlak go trafił. Tak zginął w ten sposób. Mam coś prawo ten temat powiedzieć, ponieważ mam wykształcenie techniczne, może nie widać, dlatego mówię. Skończyłem Piastowską Politechnikę we Wrocławiu, czyli złośliwie nazywaną Breslauer Technische Hochschule. Myśmy kiedyś narozrabiali w akademiku. To się zdarzało, no napiliśmy się trochę. Znaczy nie trochę, tak więcej, no urżnęliśmy się po prostu
To się tak kiedyś mówiło. Teraz, to, proszę Państwa, to się inaczej nazywa. Ja sięgnę, bo tego nie sposób zapamiętać. Mieliśmy, proszę Państwa, pourazowy zespół przeciążeniowy goleni prawej. Naprawdę, jak ktoś się spije, jak świetnie, tak się na to wiem. Pourazowy zespół przeciążeniowy goleni... Myśmy mieli tak samo i lewej, i prawej, i lewej, i w ogóle po całości. Także afera się zrobiła nieziemska. Trafiło to do dziekana, on nas do siebie zawezwał, tam wygłosił kilka formułek na temat moralności, a potem postanowił, znaczy musiał nas ukarać. Wobec tego wezwał mnie pierwszego i mówi, w tej sytuacji ja panu odbiorę akademik. Ja mówię, ale ja, panie dziekanie, nie mam akademika, nie mieszkam. Mhm. To ja panu cofnę bony na stołówkę. Ja mówię, nie, ja nie korzystam ze stołówki. To ja panu zabiorę stypendium. Ja mówię, ale ja nie mam stypendium. To ja panu dam stypendium i panu zabiorę. Tak zostałem ukarany, proszę Państwa. No ale to wspaniała kadra z poczuciem humoru zresztą. Ale wracajmy może do wynalazków, bo to właśnie mam taki motyw przewodni tego mojego krótkiego wystąpienia. Takim też pechowym wynalazcą był niejaki Bell. On wynalazł telefon. Jak wynalazł ten telefon, postawił sobie na stoliku i postanowił zadzwonić, prawda? Wykręcił numer jeden. Jak usłyszał, że jest zajęte, to zwariował, naprawdę. Uprzedził go jakiś już ówczesny, nowy, inny operator. Na przykład taki Stevenson, wynalazca maszyny parowej, Anglik zresztą, jak wynalazł tę maszynę parową i w ślad za tym lokomotywę, no to postanowił pojechać to opatentować. Przychodzi na pierwszą stację, patrzy, a tu stoi na stacji lokomotywa ciężka, ogromna i pod z niej spływa. Kiedyś pewien lord angielski z właściwą sobie etykietą zaprosił do tańca lady taką sobie, która mu się podobała, no i postanowił ją w sposób taki kulturalny, delikatny poderwać. I mówi do niej w tańcu, czy odda mi się pani za milion funtów szterlingów? Ją poraziło. Co? Co? Jak pan śmie w ogóle? Co? Co? Proszę pani, za milion funtów szterlingów? A co pan? Proszę pani, za milion funtów szterlingów w złocie. A proszę pani, za... Za ile, przepraszam, pan mówił? Za milion? Za milion funtów. Za milion, no to ewentualnie. On mówi, a za funta? Za kogo pan nie uważa? No, tośmy już ustalili, teraz się targujemy. Edison wynalazł żarówkę. On je wynajdywał tak stopniowo. Najpierw wynalazł żarówkę 15, taką słabą. Chciał poczytać, patrzy, no nie da rady. Wynalazł wobec tego 40. Też było mało. Potem 60, setkę. Setka się bardzo przyjęła, zwłaszcza w Polsce. Może nie jako oświetlenie, bardziej jako napój. Ale na przykład żarówki 15 z kolei przyjęły się w Poznańskim. Oni tam są oszczędni. I wiecie Państwo, dlaczego poznaniacy nie kupują lodówek? Bo nie mają pewności, że jak zamkną drzwiczki, to światełko w środku gaśnie. Dlatego na wszelki wypadek wolą nie kupować. A już prawdziwą tragedią u poznaniaka to jest słodzenie herbaty. Bo on tak, jak jest gdzieś u kogoś z wizytą, to słodzi 3 łyżeczki. Jak jest u siebie w domu, słodzi 1, a najbardziej lubi 2. No ale, proszę Państwa, mówimy o poznaniakach, a nie wspomniałem o kraju, który właściwie w dziedzinie wynalazczości zrobił najwięcej. Państwo może nie pamiętacie tego, jesteście tutaj prawie wszyscy bardzo młodzi, ale był kiedyś Związek Radziecki. Znaczy był, on tam jeszcze trochę jest na pewno, no ale pocieszmy się, że był. Otóż w tym Związku Radzieckim właściwie wynaleziono wszystko, przynajmniej mnie tak uczono. Tam od gwoździa, nici, poprzez sputniki, to wszystko było wynalazczość ze Związku Radzieckiego. To kraj po prostu wynalazkami i geniuszem ludzkim płynący. Żarcia nie mieli, no niestety, to im nie wyszło, ale poza tym było wszystkiego naprawdę tak. I w tym Związku Radzieckim w Nowosybirsku pracował stolarz. Wspaniały fachowiec, może nie wynalazca, ale złota rączka po prostu. Był rekwizytorem w teatrze. Trzeba było zrobić do jakiegoś spektaklu, powiedzmy fotel, Ludwik XIV, jednym ruchem wykonał. Tam jakąś toaletkę, rokoko, proszę bardzo, zrobił. No wspaniały. No ale któregoś dnia była reorganizacja, teatr zmieniono na fabrykę granatów, wobec tego załogę zwolniono, ale oni, oj, towarzyszu stolarzy, my tu wiemy, wy jesteście fachowiec, to my was tak nie wyrzucimy na bruk, macie tu skierowanie, idźcie do fabryki mebli. On tam przychodzi i mówi, a towarzyszu stolarzy, to wy, wiemy, tu sława za wami idzie, macie tu angaż, podpiszcie, proszę bardzo. On mówi, ale ja nie umiem pisać. Co? Nie umiecie pisać? Won, za drzwi, wyrzucili nam tu ludziom, nie trzeba wśród ludzi radzieckich, matołów, nieuków, wyrzucili za drzwi. Minęło 20 lat, na Times Square w Nowym Jorku zatrzymuje się taksówka, wysiada przepięknie ubrany, szpakowaty starszy pan w przepięknym palcie z śliczną dziewczyną, przechodzą sobie koło Tiffany'ego. Ona mówi, słuchaj, może byś mi tak coś kupił? On mówi, ja proszę bardzo, tu jest taka, widzisz, ładna kolia, weszli do środka. No i on do tego sprzedawcy mówi, poprzyjmy tę kolię. On mówi, to kosztuje $1,000,000. On mówi,
proszę bardzo, rozpina ten płaszcz i wyciąga z tych kieszeni te dolary, tę setkę, jedną, drugą, czwartą, piątą. Ten taki przerażony mówi, rany boskie, pan taką gotówkę, taki cash mówi, nosi przy sobie, czy to wystarczy podpisać czek? Mówi, proszę pana, jak ja bym umiał pisać, to bym był stolarzem w Nowosybirsku, a nie tułał się po świecie jak ostatni dziad. To jest, proszę Państwa, też wynalazek światowy antysemityzm. Jak teraz się kopnie w tyłek Szweda, to powiedzą, że się kopnęło w tyłek Szweda, prawda? A Icka? Antysemityzm. Dlaczego? Nie wiadomo. Nie, to jest, ale nacja bardzo mądra. Kiedyś, proszę Państwa, do rabina przyszedł taki właśnie Żyd i mówi, słuchaj, ja mam taki kłopot, bo do mnie przychodzi mój wspólnik, mówi Icek, on u mnie zżera obiady codziennie, ale po prostu to kosztuje. Jak ja mu dać o zrozumienie, ale tak delikatnie, wiesz, jak on nie mogę mu powiedzieć won, no bo on się obrazi, a my mamy wspólne interesy, że tak mu dać delikatnie do zrozumienia, żeby on się ode mnie z tymi obiadami odczepił. Rabę pomyślał, mówi, słuchaj, ty mu powiedz tak. Był sobie jeden raz Żyd. No ale nie tyle razy. Proszę Państwa, do innego rabina, ale w innej sprawie przyszedł tak samo Żyd i mówi, słuchaj, bo jest taka sprawa dziwna, bo na moim polu rośnie grusza i tam rosną owoce, czyli po prostu te owoce należą się do mnie, prawda? To jest moja własność. On mówi, no oczywiście, ty masz rację. Drugi przychodzi i mówi, słuchaj, rabę, u niego rośnie grusza, ale nad moim terenem te gałęzie zwisają, czyli właściwie te owoce są na mojej parceli, czyli one należą do mnie. On mówi, no oczywiście, ty masz rację. A trzeci tak się drapie w głowie, jak to, słuchaj, no temu powiedzieli, że ma rację, tamten miał inne zdanie, też mu powiedzieli, że ma rację. On mówi, no tak, ty masz rację. Tak, proszę Państwa, trzeba mieć rację po prostu w życiu. A już mieliśmy, proszę Państwa, tych wynalazków masę. Dzięki Bogu Państwo nie pamiętacie czasów, gdy trzeba było wynaleźć wszystko. Cytryny trzeba było wynaleźć. Paszport, benzynę, naprawdę takie rzeczy, kawę na przykład. No w tej chwili może tylko z pracą jest trochę gorzej, ale i tak się pocieszajmy, że nie jest tak jak w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio słyszałem o tym, jak właśnie na Manhattanie przyszedł do banku kolorowy, nie bójmy się tego słowa, no nie był całkiem biały po prostu i mówi do tego dyrektora tego banku, wie pan, ja chciałbym pracę u pana, nie tak jak zwykle nam dajecie tam jakiegoś tam windziarza, tam jakiegoś tam gońca, jakiegoś tam pomocnika, nie, ja chciałbym eksponowane, dobre stanowisko, żeby potem awansować, pójść w górę, dobrze zarabiać. Dyrektor tak popatrzył i mówi, proszę pana, proponuję panu 15 tysięcy dolarów tygodniowo, darmowy apartament na Manhattanie i do dyspozycji darmową również piękną limuzynę. On mówi, to pan żartuje. On mówi, no tak, ale pan pierwszy zaczął. Proszę Państwa, żartujmy. To nas tylko może utrzymać przy życiu. Żartujmy jak najwięcej. Dziękuję bardzo.